zeszłym roku zamienił Manchester City na Borussię Dortmund i z całą pewnością nie żałuje. Teraz jego śladami może pójść inny Anglik. W tym odcinku o Jadonie Sancho i Philu Fodenie. Zapraszam na odcinek. Osiemnastoletni skrzydłowy Jadon Sancho przed rokiem dołączył do klubu z Zagłębia Rury. W poprzednim sezonie zaliczył kilka dobrych występów, ale dopiero jednak w tej kampanii Bundesligi eksplodował. W 9 dotychczasowych spotkaniach niemieckiej ekstraklasy strzelił 4 gole i dołożył do tego 6 asyst. Jasne było, że już niedługo usłyszymy o większych klubach zainteresowanych sprowadzeniem Anglika. I oczywiście nie zawiedliśmy się. Według Sky Sports transfer Sancho rozważa już PSG, a to za sprawą byłego szkoleniowca BVB Thomasa Tuchela. To pierwsze dopiero takie doniesienia i pewnie wkrótce pojawi się ich więcej, o ile piłkarz utrzyma formę. Ale trzeba przyznać, że to, co obecnie prezentuje w Dortmundzie, jest imponujące. Podobno City zapewnili sobie pierwszeństwo w odkupieniu Anglika, ale żadna ze stron nie potwierdziła tych doniesień. A BVB rozochocone sukcesem Sancho już myśli o wyciągnięciu kolejnej perełki z zespołu obywateli. Mowa o rówieśniku Sancho, Philu Fodenie. Jego umowa z City wygasa 30 czerwca 2020 roku i obecnie trwają rozmowy nad jej przedłużeniem. Póki co końca nie widać, a inne kluby już ostrzą sobie kły na młodego Anglika. Borussia jest jednym z nich. Dla Fodena może to być kuszące, raz patrząc na poczynania Sancho, dwa na to, że w BVB dostawałby więcej szans na grę. W Manchesterze póki co gra epizody, a na Signal Iduna Park pewnie byłby jedną z gwiazd. Póki co jednak Guardiola nie bierze pod uwagę rozstanie się z Anglikiem. Foden w obecnym sezonie w pierwszej drużynie Citizens zagrał w 7 spotkaniach, strzelił bramkę i zaliczył asystę. Na murawie spędził łącznie 213 minut. Dla porównania Sancho pojawił się na boisku 14 razy, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, strzelił 5 bramek, zaliczył 8 asyst i 609 minut gry. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie mi, jak sądzicie, czy Foden powinien przejść do Borussii Dortmund. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach, cześć!